Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Dzisiaj najnowszy numer magazynu Batman, numer 5 na 2021 rok, który kosztuje 14,99 zł, a w tym magazynie dostajemy pingwina z takim fajnym zestawem do wyburzania. W zestawie dostajemy tą fajną minifigurkę w saszetce z pingwinem oraz taki mały pingwin i dynamit. Bardzo dużo fajnych dodatków, ale najpierw zobaczymy sobie na magazyn, który prezentuje się dosyć fajnie, bo jest tutaj oprócz komiksów i instrukcji zbudowania pingwina, także kilka fajnych i interesujących gier i zabaw. Za chwilkę to sobie obejrzymy. Na środku powinien być też fajny plakat z Batwingiem z tej strony, a z drugiej Robin ratuje sytuację. Takie dwa plakaty. Dość interesujące. Batman kontra Joker gra oraz dalsza część komiksu. Na końcu powinny być wasze prace z konkursu Dzielny Robin. Są to prace plastyczne, które zrobiliście. Także jeśli ktoś widzi tu swoją pracę, to bardzo fajnie, bo wygrał nagrodę. I zapowiedź kolejnego numeru, w którym dostaniemy Batmana z dwoma batarangami. 25 listopada będzie taki dodatek w magazynie Batman. Także bardzo fajna okazja, żeby dokolekcjonować sobie minifigurkę Batmana. Otwórzmy sobie zatem zawartość tej saszetki i zobaczmy, jak prezentuje się minifigurka. Jak widzicie, całkiem fajna minifigureczka. Pingwin ma fioletowo-czarny strój i taką czerwoną muchę, no i detonator. Detonator z czerwonym takim przyciskiem i antenką, żeby wysadzić tego małego, słodkiego pingwina. Bardzo fajny jest ten pingwin, ktoś fajnie pomyślał, bo trzyma on trzy laski dynamitu, całkiem świetnie zbudowany. Pingwin oczywiście ma swój gustowny czarny cylinderek, także fajnie, szkoda tylko, że to są te małe nóżki nieruchome, ale no taki jest już po prostu pingwin. Zestaw jak najbardziej na plus. Myślę, że cena też spoko za minifigurkę i jeszcze taki fajny mały dodatek. Ja zachęcam was do komentowania, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony bohater z uniwersum Batmana. Dajcie znać w komentarzach, wszystkie przeczytam i postaram się wam też odpowiedzieć. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!